Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Chciałem poruszyć taki temat o złomie bez złomu. Jak socjalizm poszukiwał złomiarzy. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie taki wynalazek, bodajże chiński, jakim są zapałki. Właśnie jesteśmy na etapie zamykania ostatniej fabryki zapałek na ziemi polskiej. Niestety ta fabryka już dawno jest niemiecka. No, ale nie, 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 wchodźmy w szczegóły. Wyobraźcie sobie, że socjalizm od, od pierwszych lat swojej działalności, że tak powiem, na ziemiach polskich poszukiwał zumiarzy. Ludzie w tamtych czasach no, nie mogli się obyć bez zapałek. Zapalniczki nie były powszechne, wręcz powiem, że były dobrem luksusowym. Natomiast każdy obywatel miał styczność na co dzień z zapałkami i wyobraźcie sobie, że państwo wychodząc na przeciw, nie wiem czy to dobrze powiedziałem, po prostu państwo zachęcało do zbierania złomu i innych surowców wtórnych poprzez etykiety zapałczane, które oczywiście były przyklejane na pudełka z zapałkami. Także tutaj macie przykłady z moich zbiorów, bo ja kolekcjonuję etykiety całości, zapałczane i pudełka z zapałkami. Także chciałem Wam przedstawić kilka takich w naszym temacie, właśnie ekologii i, i, i złomu i, i surowców wtórnych, jak to wyglądało przez, przez lata. Tutaj mamy przykład takiej fajnej serii z 1962 roku to akurat widzicie macie z fabryki w Czechowicach to również jest z Czechowic ale ta już jest z Bystrzycy, na przykład hasło jest proste więcej złomu więcej stali no i przedstawione jest to co co z tego złomu może powstać czyli kolej nowe ciągniki statki mosty także temat Temat zachęcania, inaczej temat złomu i zachęcania do ich zbierania pojawiał się po prostu przez szereg lat na opakowaniach. Tutaj mamy już 65 rok i no po prostu zbieraj złom żelaza i metali, także zachęcali do, do, do zbierania i metali nieżelaznych i, i, i złomu stalowego. Tutaj mamy przykład na przykład 60 Dobrze widzę trzeci, 63 rok. Zbieraj złom. Zbieraj złom, prawda? Zbieraj złom na budowę szkół. Każdemu powiedz złom to surowiec. Fajne hasło, prawda? Na takie małe, mini, mini plakaty. Poza zwykłymi zapałkami były też zapałki gabinetowe, czyli większe. Tutaj mamy przy, przykład przykłady, etykiet z tych większych zapałek. Prawda? Tutaj mamy lata 70., 68, 70, tutaj jest 70. No, a tutaj mamy coś, co, co do jeszcze niedawna było czarnomagią, a tu mamy 66 rok. Stare przedmioty z tworzyw sztucznych to cenny surowiec. A, prawda? Dziwnie brzmi. My jak y, może od kilku lat dopiero raczkujemy, y, jeśli chodzi o, o, o przetwórstwo surowców z y, tworzyw sztucznych. No i oczywiście socjalizm nie mógł y, za, zapomnieć o hasłach y, związanych z makulaturą. Tutaj mamy na przykład, zbierając makulaturę oszczędzasz lasy. Jedna tona makulatury to 3 m sześcienne drewna. A dzisiaj spróbujcie oddać makulaturę na skup. Nie ma czegoś takiego jak skup makulatury w Polsce. Taka jest ekologia Unii Europejskiej. Tutaj mamy prawda takie hasła ekologiczne. Chrońmy roślinność nadmorską. To się zresztą powtarza. Tutaj wam zademonstruję w formie etykiety, a tutaj w formie całego zapałka, zapałka, całego pudełka zapałek. Tutaj niestety etykieta jest delikatnie zniszczona, ale to jest efekt pracy fabryki, tak niektóre były naklejane. Także jak widzicie, o, a pamiętacie? Pamiętacie taką organizację najstarszą w Polsce, jeszcze ekologiczną, jak Ligę Ochrony Przyrody tutaj macie w formie całego pudełka zapałek oczywiście z zapałkami ZPZ Częstochowa tutaj mamy Czechowice czterdziestolecie no i oczywiście hasła zachęcające ochraniajcie lasy także tutaj kłania się może nie kłania się to jest potwierdzenie hmm, poczynań no naszych powiem 15 minut dla, dla lasu czy, czy, czy innych. Yy, mamy jeszcze inne hasła ekologiczne. Roślinność utrwala wydmy, czy oszczędzaj wodę w przemyśle i w domu. Także to są, tutaj mamy 1960, a, a hasła są jak najbardziej na czasie, prawda? Yy, tutaj mamy z zakładów gdańskich i czechowickich. Czysta woda, nasze zdrowie, czyste wody, bogactwem narodu. Także nie wiem, bo troszeczkę mi się to kłóci. Pamiętam jak za w latach 80., jak byłem dzieckiem, jak nasze wody nie były zbyt czyste, no ale mniej się z tym. Tutaj wam chciałem zademonstrować. To, to, jest, to są produkcje współczesne. To, jest, to są zapałki dla sklepów Biedronka sprzed raptem, bodajże 5 lat. Tutaj, jest, tutaj są one w mojej kolekcji w formie całości zapałczanych. Tak to wygląda, widzicie? Ładne hasła. Tak to wygląda cała, cała seria w formie pudełek z zapałkami. Także widzicie, tutaj mamy takie fajne, takie fajne hasła, które odnoszą się do nas. Szanuj lasy. No wiadomo, tutaj sprzątamy, dbamy fajnie. Nie zanieczyszczaj rzek śmieciami. To, że łowimy magnesami, to, że przy okazji łowienia magnesami czyścimy brzegi rzek. I inne śmieci oczywiście też zdarza się wyłowić z wody. To jest właśnie to hasło. Idziemy za tym także. No i ogólnie dbamy o środowisko. Także no, hobby fajne, polecam każdemu. Niestety dzisiaj troszeczkę wymarłe. Kiedyś to się nazywało filumenistyka i było częścią filatelistyki. No, niestety, dzisiaj gdzieś tam istnieje jeszcze jakiś związek filatelistyczny i podobno filumenistyczny, ale to... powiem Wam szczerze, zbieranie zapałek. o tutaj macie zapałki sprzed wojny. Polski monopol zapałczany. To jest etykieta wyprodukowana w Częstochowie. I popatrzcie, co się teraz dzieje. W 1939 najeżdża na nas, wiadomo kto. Częstochowa zostaje wcielona do generalnego gubernatorstwa. Niemcy przejmują fabrykę w Częstochowie, i na naszych polskich etykietach robią tylko stempel monopol zapałczany w generalnej guberni. Także można się z zapałek uczyć historii, prawda? Aha, bo w ogóle przed wojną istniało coś takiego, jak polski monopol zapałczany, ze sprzedaży zapałek yy, był finansowany rozwój przemysłu w Polsce, między innymi. To są oryginalne, przedwojenne zapałki, widzicie? W mojej kolekcji znajdują się też... O, jest tego, jest tego sporo, no. Także to są przydziałowe Wehrmachtu, zapałki wyprodukowane w Sianowie. Tutaj mamy reklamę niemieckich kolei z czasów wojny. Także no, nie będę już was może zanudzał. Jak wam się spodoba, jak wam się spodoba i będziecie chcieli wiedzieć coś więcej na temat zapałek, to oczywiście zapraszam na koniec z takim śmiesznym akcentem Czesi są znani oczywiście z, ze swojego bezstroskiego podejścia do życia i tutaj mamy takie Taką całość zapałczaną z lat 90., bez kondomu, nigdy. Także w czeskim stylu kończymy, kończy, kończę ten film. Aha, jeszcze pytanie do Was. Kto pamięta Black Cat? Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się spodobało, że ten temat Was zainteresuje. Jakbyście mieli jakieś pytania, na które będę mógł odpowiedzieć, to zadawajcie. I do zobaczenia, do usłyszenia.